Cześć, nazywam się Mateusz Staniszew. W tym tutorialu pokażę, w jaki sposób udało mi się zrigować pociąg. Także obracając tylko jednym kontrolnym obiektem, obracam wszystkie koła, a także wszystkie pozostałe elementy. Techniki, których będę używał, to łączenie parametrów, używanie kontrolera obrotu LUCAD oraz odwrotna kinematyka. Zacznę od stworzenia prostej ikonki, do której potem podłączę pozostałe elementy. Ikonkę zrobię na bazie spline'a. Coś takiego. Nadam jej jaskrawy żółty kolor, żeby można było po otwarciu sceny od razu dostrzec ten kontrolny obiekt. Tutaj osiem obrotu, które nas interesuje, jeżeli przełączymy na lokal, jest oś Z. Zanim jeszcze zacznę podłączać wszystko do tej ikonki, zablokuję jej dwie pozostałe osie. I w ten sposób nie pomylę się, nie obrócę tej ikony w jakąś inną stronę. Zacznę od podłączenia ostatniego koła do ikony. Wybieram Wire Parameters i wybieram odpowiednie osie obrotu. Zaznaczam, że to ikona ma kontrolować koło i klikam Connect. Podobnie postępuję z kolejnymi kołami, ale będę je podłączał do poprzedniego koła. Jeśli chodzi o mniejsze koła, sytuacja będzie trochę inna. Początek jest podobny, czyli łączę koło do poprzedniego. Ale w tym momencie mniejsze koło wykonuje taką samą ilość obrotów jak większe koła. Widzimy, że obrót zależy od obrotu większego X-Rotation. Trzeba ustawić w ten sposób, żeby mniejsze koło wykonywało więcej obrotów, ponieważ musi ono nadgonić większe koło. Żeby to ustalić, zmierzę wielkość obu kół, żeby określić ich wzajemne proporcje. Zmierzę za pomocą pomocniczego kółka. Jak widać, duże koło ma wielkość 0,678, a mniejsze 0,318. Jeżeli teraz podzielę te dwa parametry,
czyli 0,678 przez 0,318. Wyjdzie mi, że mniejsze koło jest 2,13 razy mniejsze od większego. Pomocnicze kółka mogę usunąć. Teraz wracając do połączenia obu tych kół, obliczoną wartość pomnożę przez wartość, przez którą obraca się mniejsze koło, czyli 2,13 razy x-rotation, czyli obrót większego koła. Dzięki temu mniejsze koło będzie się obracać 2,13 razy szybciej niż do tej pory, dzięki czemu nadgoni to większe koło. Sprawdźmy to i widać, że mniejsze koło poruszy się teraz szybciej. Jeśli chodzi o drugie mniejsze koło, wystarczy je teraz tylko podłączyć do pierwszego mniejszego koła. W momencie koła są już podłączone do ikony. Wszystko się zgadza. Gotowe elementy zacznę zaznaczać na niebiesko, żeby zwiększyć czytelność. Teraz ustawię koło w odpowiedniej pozycji i zajmę się dużym sworzniem. Najpierw jednak podłączę tą śrubę do ostatniego koła, a sam sworzeń podłączę do śruby. Muszę jeszcze zmienić oś obrotu sworznia tak, żeby znajdował się również w miejscu tej śruby. W tym momencie widzimy, że sworzeń podąża za ostatnim kołem, ale nie bierze pod uwagę pierwszego koła. Podłączę śrubę do pierwszego koła, a następnie zmienię standardowy kontroler obrotu sworznia z domyślnego, czyli XYZ, na Lucat. Jako cel, na który ma się patrzeć, wybiorę śrubę. Zaznaczam jeszcze Keep Initial Offset. I w tym momencie sworzeń bierze już pod uwagę obrót obu kół. Podobnie postąpię z kolejnym sworzniem. Najpierw tą śrubę podłączę do środkowego koła. Sworzeń podłączę do śruby i ten mały element też podłączę do śruby. Zmienię jeszcze oś obrotu drugiego sworznia. W tym momencie mamy podobną sytuację. Musimy zmienić również kontrolę obrotu sworznia na Lucat. Jako cel wybiorę śrubę znajdującą się przy tym tłoku. Zaznaczam Keep Initial Offset. Widzimy, że sworzeń jeszcze nie porusza się prawidłowo, ale to dlatego, że jego cel, czyli śruba, również musi się znajdować w ruchu. W tym celu podłączę tłoczek do
stworznia, który jest już zrigowany. Jak widzimy, teraz przy ruchu tłoczek porusza się we wszystkich pozycjach. Możemy to poprawić, zaznaczając, żeby dziedziczył jedynie ruch w jednej płaszczyźnie Y. Odhaczam mu także, żeby nie dziedziczył rotacji. W tym momencie tłok porusza się tylko w jednej płaszczyźnie. Podłączę teraz śrubę do tłoka oraz ten dodatkowy element również podłączę do tłoka. W tym momencie widzimy, że drugi stworzeń porusza się już prawidłowo. Pozostałe elementy zaznaczone na czerwono będę rigował już za pomocą odwrotnej kinematyki. Najpierw je zaznaczę i wyizoluję dla lepszej pracy. Najpierw stworzę trzy pomocnicze obiekty, które będą się znajdować w jednej płaszczyźnie. Po to, żeby odwrotna kinematyka nie sprawiała mi żadnych niespodzianek. Odznaczam pozycję X, po to, żeby obydwa elementy znajdowały się w jednej płaszczyźnie. Z kolei trzeci pomocniczy obiekt ustawię w miejscu osi obrotu tego małego elementu. I tu również oznaczam pozycję X. Teraz muszę odpowiednio podpiąć elementy między sobą, żeby stworzyć hierarchię. Mały element podepnę pod ten najwyższy obiekt. Teraz widzimy, że ten najwyższy obiekt jest tak jakby rodzicem i kontroluje całą hierarchię. Ten obiekt już jest niepotrzebny, mogę go skasować. Ważne, żeby oś obrotu tego stworzenia znajdowała się w miejscu tej śruby. Teraz wystarczy, że mając zaznaczony ten stworzeń, wybiorę z menu Animation, Key Solvers, Key Solver. Jako cel zaznaczę ten najwyższy obiekt. Tworzy nam się łańcuch odwrotnej kinematyki. Mamy taki krzyżyk. Ruszając tym krzyżykiem, poruszam całym łańcuchem. Śrubę podłączę do tego zrigowanego już wcześniej elementu. A sam kontrolę łańcucha podłączę do śruby. Teraz obracając naszą ikonką, widzimy, że te dwa stworzenia prawidłowo reagują między sobą. Zaznaczę je na niebiesko. Zostały nam już tylko ta ostatnia grupa elementów. Również je zaznaczę i wyizoluję.
będę postępował podobnie, czyli również stworzę pomocnicze obiekty, tak aby całość znajdowała się w jednej płaszczyźnie. Obiekty wyrównam do tej śruby. Oznaczam pozycję X, żeby zachować jedną płaszczyznę. Oś obrotu tego stworzenia znajduje się w miejscu tej śruby, więc tu ustawiam ten obiekt. Również muszę zrobić hierarchię. Ten stworzeń podłączę do tego głównego obiektu. Śrubę podłączę do tego stworzenia, ten obiekt tutaj i ten stworzeń tutaj. Ten pomocniczy obiekt mogę już skasować. Trzeba pamiętać, żeby oś obrotu stworzenia tego mniejszego znajdowała się w miejscu tej śruby. Widzimy, że ten główny obiekt kontroluje, jest rodzicem całej tej hierarchii i podobnie. Mając zaznaczone te mniejsze stworzeń, zaznaczam z menu Animation, iKeySolvers, KeySolver i wybieram ten główny element. Również nam się tu utworzy łańcuch IK. Jak widać, oś obrotu jest w miejscu tej śruby. Kontrolę łańcucha zaznaczę, podłączę do tej wcześniej zrigowanej śruby. Wracając naszą ikonką, te dwa elementy są już prawidłowo zrigowane, zostały te dwa ostatnie i tutaj też podobnie postępuje jak poprzednio. Widzimy, że oś obrotu tego stworzenia jest w tym miejscu. Powinna być w tym. Ostatni kontroler łańcucha, ostatniego łańcucha podłączam do tej śruby. Teraz powinno być już wszystko w porządku. Trzeba jeszcze tą śrubkę podłączyć do tego stworzenia. I widzimy wzajemne połączenie dwóch łańcuchów odwrotnej kinematyki. I w tym momencie mamy już wszystkie elementy prawidłowo zrigowane.
chodzi o drugą stronę. Myślę, że najlepszym sposobem byłoby zaznaczenie wszystkich obiektów, skopiowanie ich poprzez lustrzane odbicie, usunięcie wszystkich utworzonych kontrolerów i po prostu bezpośrednie połączenie każdego elementu z jego odpowiednikiem po drugiej stronie. Dodatkowo, w razie potrzeby, można również podłączyć elementy otoczenia, takie jak tory czy jakieś podłoże. Również je podłączyć pod naszą ikonę. Może to czasem ułatwić animację, jeżeli nie chcemy ruszyć kamerą. W tym przypadku wystarczy, że nasze otoczenie podłączymy pod jeden obiekt. A następnie poprzez wire parameters wybierzemy pozycję tego obiektu, żeby była połączona z obrotem naszej ikony. Ja tutaj pomnożyłem tą wartość jeszcze razy 25. Jeżeli nie pomnożyłbym, wtedy obrót generowałby za małą wartość. Widzimy, że ten ruch jest nieprawidłowy. 25 jest to wielkość siatki, więc jeżeli pomnożę to jeszcze raz 25, widzimy, że wszystko jest prawidłowo połączone i koła wzajemnie się nie ślizgają między torami i między tymi mniejszymi kołami. To już by było wszystko. Mam nadzieję, że te porady komuś się przydadzą. Cześć.